niedzielny marcowy poranek, stajemy tu na placu Piłsudskiego. Wieniec obywatelski ku czci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego składa Zbyszek Konosa w towarzystwie Doroty Hałaburdy. Po Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, aż nie dawnić w potrzebach naszych. Królowo Polski, Święty Andrzeju Bobolu, Święty Janie Pawle II, Błogosławiony Księże Kardynale Stefanie Wyszyński, Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobra. Idźcie przodem przed dziennikarzami. Dobrze, do przodu. Tak, do przodu, no idziemy. Nie uda oprzeć. Pan nie zniewa, że pomnika. Proszę bardzo. Nic nie zabierz. Gdzie jest wrak? Nie znam tych ludzi. Jarosława! Polskę zostaw! Jarosława, odważ się od Polski! Na Kreml! Tak tu jesteśmy! Wszystkich nas nie zasłonicie! Kamiński do więzienia! Arek, daj Wąsik też! Oni też, wiesz, też muszą mieć chwilę. Dajcie już się mogą. Dajcie spokój. Bezowska szpato! Oddaj 33 miliony! Proszę Państwa, proszę o ciszę, modlitwy, złożenie hołdu również w stronie przeciwnej. Spokojnie. Chory jesteś człowieku, tyle dwo stoisz. Panie prezesie, trzęś jeszcze. Odejdź, Hanie, to człowiek za swoje pieniądze złożył wieniec, a ty za państwowe składasz. Dostań swojego wieńca. Kaczyński chce zerwać tabliczkę. Odejdźcie, ludzie pod ścianą stoją. Gdzie jest policja? Policja! Gdzie teraz jest? Złodziej przyszedł! Skurwysynon jest lepszy od nas. Weźcie to rotę. Chodźcie, spokojnie. To wyki jebany. Zwariował. Kaczyński zwariował. O byki głupie, Kaczor nie zwariował, to ci jego pomocnicy kurwa zwariowali. To nie są ludzie godni, żeby z nimi rozmawiać. Idioci! Uwaga, idiota! To nie są ludzie, którzy są godni. Wykup, co to pan, ja?
Panie prezesie, po co to zawieszanie? Teraz gniecie, przygniecie kaczora! Odmenia, odsuńcie się. O idiota! Niech panie nie tyka! A, przepraszam, bardzo przepraszam. Tego jeszcze nie było! Kaczor, kurwo! Gdzie jest policja? Gdzie jest policja? Ale kto? Kaczora, kurwa, pilno! Odsuńcie się, nie napierajcie! Co oni robią tym? Halo! Nie napierajcie tutaj! Kaczor, napierajcie! Odsuńcie się! Halo, nie napierajcie! Nie napierajcie! Proszę, nie napierajcie! Nie napierajcie! Proszę, nie napierajcie! Kaczora! Po prostu znowu! Nie jest! To jest pijany człowiek, pijany prowokator, łapcie go! Dawaj ziemia! Do więzienia! Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, i inne duchy złe, które na zgubę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. A nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już, bo chcę przejść. Uwaga, przejście dla Pana Prezesa! Uważajcie, czy to samochód, żeby pochody nie porysować, tak? Panowie, weźcie się zachowujcie. Zejdźcie z ulicy. Ja nie przepychę. Okej, przejdźcie. Zejdźcie panowie z ulicy. Druk jest dopuszczony. Proszę. A sam prezes próbował. Co tak, sam prezes na pogrzebie. Własnej osoby. 8 lat Polska. Dobra. Kończymy zgromadzenie. Prosimy o wszystkie kamizelki. Słuchajcie, odbój. Kamizelki. Pan już zabieram cię. Róbcie ostatnie zdjęcia. Nie, ale jeszcze pana poproszę. Nie, już się spieszymy. Spieszymy się do rodzin. A to moment. No. Mariusz. Artur. Artur. Dziękuję. Ale bo jeszcze pan. Cześć, z beku na twarzy. Kamiński do więzienia! Odpowiesz! Jestem dumny. Za te przestępstwo. Można poprosić o zdjęcie? Już niedługo. O tak. Przygoda nie pomoże. Przed chwilą Marek Suski zniszczył wieniec. Ukradł tabliczkę, która stanowi jego integralną część i oddalił się niepokojony po raz kolejny przez policję. Przypominam, że wyroki sądu, w tym Sądu Najwyższego, mówią, że ten wieniec ma prawo tutaj stać. Jak widać, Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega wyroków sądów, a policja nie przestrzega. Z kombinerkami w kieszeni chodzi. O! To jest przestępstwo, chciałem panu powiedzieć. I te kombinerki, które w kieszeni widać. Proszę, niebieskie kombinerki. Niebieskie kombinerki. No tak.